A teraz gościem Radia Polonii 2000 jest pan Zenon Golba z organizacji polsko-włoskiej. Witam serdecznie. Dzień dobry. Tradycyjnie pozdrawiam słuchaczy sieci Polonijnego Radia na częstotliwości AM w Ameryce i tych, którzy słuchają moich felietonów i komentarzy dookoła świata pod tytułem Fakty i Wydarzenia. Poza Ameryką korzystając z YouTube po wpisaniu hasła obudź się polsko, obudź się polonią, a tam dużo więcej. Serdecznie pozdrawiam odległe kontynenty, Australię, Nową Zelandię i Południową Afrykę. Pozdrawiam słuchaczy w Europie, rzeczpospolitej Polski, kontynentalną Amerykę i międzynarodowych słuchaczy moich falietonów. W najnowszym felietonie, a ten jest na YouTube, omawiam Dzień Wszystkich Świętych, a w tytule felietonu apel – zapalcie także zniczeku pamięci pomordowanych na Kresach i w Małopolsce Wschodniej. Tak, proszę Państwa, zapalcie znicz świeczkę z pełną dedykacją w Waszych sercach, myślach, a może nawet napisać notatkę za pomordowanych na Wołyniu i Małopolsce Wschodniej, a szczególnie za tych, którzy w dalszym ciągu nie mają swoich grobów. Odnoszą to do informacji profesora szw Szwagrzyka, który poinformował opinię, że reżim ukraiński wstrzymał ekshumację polskich ofiar na Ukrainie. Nie o zemstę, lecz o pamięć i modlitwę wołają ofiary. Apel do wszystkich rodaków rozsianych po świecie o zapalenie pierwszego i drugiego listopada zniczy pamięci, dedykowanych tym, którzy nadal nie mają swoich grobów. Szanowni Państwo, coraz mniej zrozumiałą jest postawa polityków w Polsce, począwszy od prezydenta Dudy, ministra spraw zagranicznych, pana Waszczykowskiego i pana Macierwicza. Na Ukrainie wstrzymano ekshumację poległych bądź pomordowanych. Całkowite milczenie ministra Waszczykowskiego jest nie tylko niezrozumiałe, ale wręcz szkodliwe. Nie po raz pierwszy postawa pana Waszykowskiego jest niezrozumiała. Czy wiecie, dlaczego zaproponowaliśmy Ekshumację na Ukrainie? Podczas wizyty wicepremiera Piotra Glińskiego w Kijowie, Ukraińcy zażądali odbudowy pomnika UPA Ukraińskiej Powstańczej Armii w Chruszowicach na Podkarpaciu. Podkreślić należy, że nielegalnie postawionego pomnika w 1994 roku i rozebranego pół roku temu. To jest cena i los dalszych poszukiwań szczątków polskich bohaterów pomordowanych w czasie II wojny światowej na Kresach. Ukraińcy oczekują, że Polska doprowadzi do odbudowy pomnika UPA w Chruszowicach i ukaże winnych. Tak powiedział Rzeczpospolitej wiceprezes IPN-u profesor Krzysztof Szwagrzyk. Takie żądania padły w czasie wizyty Piotra Glińskiego w Kijowie. Jak można tłumaczyć milczenie na bezczelne zachowanie władz ukraińskich i nieopatrywania tych zachowań żadnym oficjalnym komunikatem, chociażby w odniesieniu do niedawno udzielonego wywiadu w mediach w Polsce przez byłego prezydenta Ukrainy Wiktora Juszczenkę, w którym przyw... przyrównał on Armię Krajową do UPA Ukraińskiej Powstańczej Armii oraz Piłsudskiego do Bandery? Czy wiedzieliście o tym? Prezes IPN-u, dr Jarosław Szarek, ocenił wypowiedź jako fałszywą i skandaliczną. Żaden z przedstawicieli politycznej władzy w Polsce nie odniósł się do słów Juszczenki, zupełnie tak samo jak z odznaczeniem Krzyżem Kawalerskim, orderu zasługi Rzeczpospolitej, a tak naprawdę zasług na ten order brak. W przeszłości brak reakcji było ze strony prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Ten temat na dzisiaj podsumuje stwierdzeniem, że Ukraina nie chce mieć dobrych stosunków z Polską, żądając odbudowania pomnika UPA. Milczy pan minister Waszykowski, milczy kancelaria prezydenta Dudy. Szanowni Państwo, o niezrozumiałej postawie ministra spraw zagranicznych i innych resortów można dużo mówić, i nie tylko wobec Ukrainy, ale nie to jest tematem mojego dzisiejszego felietonu. Tematem mojego dzisiejszego felietonu będzie rozważanie na okoliczność Dnia Wszystkich Świętych oczczeniu zmarłych. Na wstępie zadam Wam wszystkim pytanie, do którego wrócę kończąc mój dzisiejszy felieton. Kogo rządzącym w Polsce kto, albo kogo, nakazano czcić? po 1989 roku? Czy jest to oficjalny kierunek propagandy czy nakaz? To jest pytanie. Z oficjalnych informacji prasy niemieckiej dowiadujemy się, że po 1989 roku w ramach polityki pojednania między Polakami i Niemcami na mocy umowy podpisanej przez Tadeusza Mazowieckiego i Helmuta Kola zaczęto w Polsce tworzyć niemieckie cmentarze wojenne. Takich cmentarzy w Polsce podobno powstało 13. W dzisiejszym rozważaniu porównam stosunek władz Rzeczpospolitej Polskiej, do grobów żołnierzy radzieckich z kultem żołnierzy Wehrmachtu SS na cmentarzach w Polsce, ale również żołnierzy węgierskich. Zacznę od tematu najbardziej głośnego: z pełnym przyzwoleniem władz w Polsce na plucie i dewastację nagrobków, pomników i cmentarzy żołnierzy radzieckich. Około 600 tysięcy żołnierzy radzieckich oddało życie za wyzwolenie naszej ojczyzny Polski spod okupacji hitlerowskiej. Większość z nich to Rosjanie, Ukraińcy i Białorusini, ale także członkowie innych narodów zamieszkujących wtedy Związek Sowiecki. Prawdą jest, że w każdym społeczeństwie, społeczeństwie są dywiaci, którzy takich czynów się dopuszczają. To zawsze społeczny margines. Natomiast zadziwiająca jest milcząca, a nie potępiająca postawa władz w Polsce wobec takich działań. Nie wiemy również, czy ci dewiaci są Polakami. Dlaczego tak się dzieje? A dlatego, że od kilku lat. W III RP stało się paradygmatem polskiej polityki wschodniej. Rusofobia stała się walką z dawno już nieistniejącą komuną, czy bardziej systemem komuny. Mimo to, Dewiaci, jak wspomniałem, stanowią margines, to ich przybywa i niejednokrotnie działają w sposób zaplanowany i zorganizowany, mając zniekształcony obraz najnowszej historii. Przez ustawiaczy politycznych wierzą, że ich, być może, że ich czyny mają charakter patriotyczny. Czują także ciche przyzwolenie na takie czyny, bo, jak wspomniałem, głośnego potępienia nie ma. Prawdę mówiąc, cmentarze żołnierzy radzieckich są chyba jedynymi cmentarzami wojennymi w Polsce, na których dochodzi do barbarzyńskich aktów wandalizmu na taką skalę. Czy ci dewiaci to Polacy? Tego nie wiemy. Wina spada na Polaków, bo nikt tego nie broni ani słowem, ani czynem. Z czasów II wojny światowej cmentarze w Polsce, na terenie Polski, można podzielić na trzy kategorie a podział ten jest następstwem prowadzonej przez III Rzeczpospolitę politykę historyczną. Ta pierwsza kategoria to niechciani według propagandy. To wielonarodowi żołnierze radzieccy, wśród których było wielu Polaków. Szanowni Państwo, dlaczego tak się dziwnie składa, że jedni są godni pamięci i szacunku, i, a inni niechciani? Tak nie postępują zwykli, normalni ludzie, tak nie postępują odpowiedzialni politycy rządzący w państwie, które nazywają państwem prawa. Zwykli, normalni ludzie pamiętają i dbają o cmentarze, i narodowość nie odgrywa roli. Podam przykład. W Małopolsce znajduje się cmentarz, gdzie w przeważającej części spoczywają żołnierze narodowości węgierskiej. Według opisu są to równo ustawione groby, niczym żołnierze szeregami, stoją jakby na baczność. To miejsce pochówku naszych braci Węgrów. Szkoda, że nikt z władz polskiego państwa o nich nie pamięta. Szkoda. Tak jak wspomniałem, zwykli dobrzy ludzie, okoliczni mieszkańcy, opiekują się starym, zapuszczonym cmentarzem. Raz do roku na wszystkich świętych dzieci z tamtejszej podstawówki robią na grobach porządki. Na pytania. Czy ktoś opiekuje się tym cmentarzem z władz nadrzędnych? Miejscowa ludność nabiera wody w usta. Szkoda, że państwo polskie woli dbać o groby tych, którzy otwarcie plują nam w twarz, ale lekceważąc przy tym naszych obecnych i historycznych przyjaciół. Naprawdę szkoda. Na wstępie mojego felietonu wspomniałem, że w ramach polityki pojednania między Polakami i Niemcami na mocy umowy państwowej podpisanej przez Tadeusza Mazowieckiego i Helmuta Kola po 1989 roku zaczęto w, w Polsce tworzyć niemieckie cmentarze wojenne. Według informacji w Polsce powstało 13 już o tym mówiłem, takich cmentarzy. I to jest ta trzecia kategoria mało publikowana, mało nagłaśniana, a z pewnością chyba najciekawsza i jednocześnie najbardziej przerażająca. Według oficjalnych informacji, wyszukiwaniem szczątków niemieckich żołnierzy z polskiej strony zajmuje się Fundacja Pamięć, a z niemieckiej Niemiecki Narodowy Związek Opieki nad Grobami Wojennymi. Tak też informują oficjalne niemieckie przekazy. Traktat polsko-niemiecki z 1991 roku o dobrym sąsiedztwie i przyjaźni, współpracy ostatecznie uregulował sprawę ekshumacji i pochówku żołnierzy niemieckich w Polsce. Ciekawostką jest to, że zgodnie z tym porozumieniem napisy na grobach nie mogą informować o stopniach wojskowych i formacjach, do których należeli, polegli. To bardzo interesująca klauzula Całkowity koszt budowy wspomnianych 13 cmentarzy pokrywa strona niemiecka. Wchodzi to również koszt ekshumacji i pochówków. Z informacji Fundacji Pamięć z polskiej strony dowiadujemy się, że od początku lat 90. w Polsce ekshumowano i przeniesiono na cmentarze wojenne szczątki ponad 150 tysięcy żołnierzy niemieckich. Powtarzam, że umowa zawiera porozumienie nieinformowania o o formacjach, do których należeli polegli. Z niemieckich dokumentów wynika, że na polskich ziemiach zginęło ponad pół miliona żołnierzy niemieckich. Szanowni Państwo, w samym fakcie tworzenia cmentarzy poległych na wojnie żołnierzy, także niemieckich, nie ma nic złego, tak proszę Państwa, ponieważ każdy człowiek zasługuje na pochówek i jest to właściwa droga do pojednania z naszymi zachodnimi sąsiadami. Niemcy to przecież drugi nasz wielki sąsiad, podobnie jak Rosja, zawsze nim będzie. W przeciwieństwie do grobów i pomników Armii Radzieckiej o niemieckich nie ma żadnych informacji w prasie czy telewizji, by do aktów wandalizmu dochodziło na grobach żołnierzy, najeźdźców i okupantów Polski, a także twórców obozów koncentracyjnych. Podkreślę, że nie powinno być to zachętą do złych działań wobec grobów żołnierzy, i to bez względu na narodowość. Miejsce spoczynku zwykłych żołnierzy nie powinno być miejscem zemsty. Ja widzę inny problem, kiedy zaczynamy dociekać, kogo na tych cmentarzach w Polsce pochowano. A teraz informacje mało nagłaśniane, mało publikowane. Na niemieckim cmentarzu wojennym pod Wrocławiem pochowano szczątki żołnierzy niemieckich poległych w 1945 roku na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie, także z 18. Ochotniczej Dywizji Grenadierów Pancernych SS, Horst Wessel w skład której wchodzili wartownicy obozu koncentracyjnego Majdanek 20. Dywizji grenadierów S S.S. Estland 31. Ochotniczej Dywizji Grenadierów Ester S.S. Bochumen und Mannherrn, oraz 35 Dywizji Grenadierów Policji SS, a także 36 Dywizji Grenadierów SS oraz kobiet, starców i dzieci na warszawskiej woli. Są tu pochowani również żołnierze walczącego w oblężonym Wrocławiu pułku SS dowodzonego przez Beslina. Pod jego dowódcem, dowództwem służyli żołnierze z ewakuowanych oddziałów wartowniczych. Krakowskiego i Radomskiego Gestapu oraz policyjnych formacji niemieckich ZŁodzi i Warszawy, także strażnicy zlikwidowanego w styczniu 1945 roku obozu koncentracyjnego Auschwitz. Proszę Państwa, w uroczystościach w 2002 roku, na okoliczność poświęcenia tego cmentarza, uczestniczyli przedstawiciele polskich instytucji centralnych i lokalnych. Obecni byli polscy żołnierze i wysocy oficerowie wojska polskiego oraz policji. Był kardynał, byli dyplomaci. To nie wszystko. Pułkowa orkiestra odegrała mazurka Dąbrowskiego. Na maszt wciągnięto biało-czerwoną flagę. To nie wszystko. W czapkach, rogatywkach, stanęli na honorowej straży przy grobach zbrodniarzy nieznanych ze stopni i z formacji, do której należeli. Już teraz pytam Czy to jeszcze Polska? To jest pytanie. Czy myślicie, że to wszystko? Nie, to nie jest wszystko. Na warszawskim cmentarzu północnym również odbyło się uroczyste poświęcenie kwater Wehrmachtu i Sesmanów poległych podczas wojny. Przeniesiono około 800 szczątków poległych z innych cmentarzy lub wydobytych z grobów polowych. Centralnym punktem jest krzyż i dwa szpalery kamiennych tablic. Po sześć z każdej strony, na których wyryto nazwiska poległych. Na szczególną uwagę zasługuje najczęstsza data śmierci, a ta jest wyryta przy nazwiskach. Od sierpnia do października 1944 roku. Byli, był to czas, w którym ci żołnierze Niemieccy pacyfikowali powstanie warszawskie i mordowali niewinnych mieszkańców stolicy. Miejsce to jest miejscem pochówku wszystkich odnalezionych nazwijmy w, w okolicy. Są wymienieni i nie tylko ci, których w tym miejscu pochowano, wymieniono także innych, których zwłoki nie, zwłok nie odnaleziono, ale po Postanowiono tutaj w sposób symboliczny ich upamiętnić. Proszę Państwa, nie wykuto nazwisko, nie wśród nich wykuto właśnie nazwisko, datę narodzin oraz śmierci SS Gruppenführera Jurgena Stropa, który w kwietniu i w maju 1943 roku dowodził likwidacją warszawskiego getta. Według oficjalnych informacji został skazany na karę śmierci najpierw przez amerykański, później polski sąd i powieszono go w 1952 roku w Mokotowskim więzieniu. Dopiero po latach od ustawienia płyty, na której wykuto także to nazwisko. Szanowni Państwo, walka z pomnikami żołnierzy radzieckich w Polsce jest szkodliwa. Austrii nie przeszkadza, że w centrum miasta stoi pomnik ku czci żołnierzy rosyjskich, radzieckich, co wyzwalali Austrię w czasie II Wojny Światowej. To jest no powiedzmy inna kultura. Jakby, by, jakby nie było, zginęli już się nie obronią. Jakby komuś coś nie pasowało, nasuwa się refleksja i odnieść można wrażenie, że to nie my, Polacy, wybieramy tych, co nas niby reprezentują. Widać to na każdym kroku, także i w poruszanym dzisiaj temacie. Czy można to zrozumieć? Z pewnością tak. Czy można to zmienić? Tak. Ale do tego trzeba odrobiny dobrej woli ze strony wszystkich Polaków. Dziękuję za dzisiejsze spotkanie i zapraszam na YouTube po wpisaniu hasła obudź się Polsko, obudź się Polonio, a tam dużo więcej. Dziękuję. Naszym gościem był pan Zon Golba z organizacji polsko-włoskiej.